No i tak, hejka siemka, witam wszystkich na moim warsztacie. Dzisiaj czas na szybką miedziuchę, odzysk miedzi rudej z takiego to silnika, który otrzymałem w paczce od Tofika. A się zarymowało. Tofik pozdrawia. Ja też Cię pozdrawiam gorąco, przyjacielu. Dzięki Tobie taki będzie właśnie dzisiaj demontaż. Mamy taki silnik. Ile on to waży? Kilo 200 gram. Tak więc na złomie by tam gdzieś zniknął za złotówkę w złomie. Ale jednak opłacało się go wyciągnąć. I co? Będzie z niego wydobywana miedziucha. Tu oczywiście ta obudowa też jest stalowa. To jest zapewne kawałeczek aluminium. Tutaj aluminium. Tak więc będzie kolorowo. No i co? Jeszcze tutaj dobijemy do naszego wiadereczka. Sowa się cieszy. No i co? Zabieram się za rozbiórkę silniczka. Myślę, że demontaż będzie szybki. Życzę wszystkim miłego oglądania. Myślę, że będzie ruda na wagę. I lecimy z tematem. Wracam do domu z kopalni miedzi. Widok miedziuchy w mej głowie siedzi. Wszyscy wkoło jej szukają. Wszyscy miedzi pożądają. Ruda błyszczy, drażni oczy. Złomy zają, w ogień skoczy. Trafo cewka ze stojana. Tam miedziucha jest schowana. Ruda błyszczy, drażni oczy. Złomy zają, w ogień skoczy. Trafo cewka ze stojana. Tam miedziucha jest schowana. To z miedziuchą są zapasy. Bo na skupie jest jak złoto. Wtedy wracasz z fajną kwotą. I co? Ruda błyszczy, drażni oczy. Złoto za... Banan strzela. Jak się do niej dobieram, oczy otwieram. Ty izolację zdzieram, pragnę szalenie. Bo jesteś w scenie, ciebie pożądam. Za tobą się oglądam. Ruda na wagę, oby było jak najwięcej. Ruda na wagę, chcę ciebie jak najwięcej. Ruda na wagę, jeśli masz uwagę, rośnie mi serce, latają rynsy. Ruda na wagę, oby było jak najwięcej. Runda na wagę, chcę ciebie jak najwięcej. Runda na wagę, jeśli masz odwagę, rośnie mi serce, latają ręce. Już ci sprzedałem, a kasy przefurgałem. Wiaderko puste, tak szybko dziś nie usnę. Trzeba zapewnić, marzenie spełnić. Kopalnia miedzi w głowie mi siedzi. Ruda na wagę, oby było jak najwięcej. Ruda na najwięcej. Runda na wagę, chcę ciebie jak najwięcej. Runda na wagę, jeśli masz odwagę, rośnie mi serce, latają ręce. I tak, ruda na wagę.
No i tak, ja już po demontażu. Fajnie to poszło. No i co mamy? Jest oczywiście ruda, jest miedziucha. Tutaj z tej obudowy tego stojana jeszcze te miedziane pręciki powyciągałem. Z tego. Fajnie to wyszło. No jest mosiądu sporo. Te tutaj te kuleczki, te tulejki. Tu jeszcze takie tulejeczki mosiężne, które właśnie były w tych otworach. Także mosiąd jest. Jest oczywiście aluminium odlew. No i co? Oczywiście jest troszeczkę złomiku. Także fajnie. No i co? Wyciągamy wagę, ważymy i zobaczymy, ile to wszystko jest warte. No i tak, mam już wagę. Odpalamy. I co? No i co? Zaczniemy od złomu. Cyk, tego co najwięcej. No próbowałem, wybiłem tą ośkę z tego wirnika, ale niestety to jeszcze jest metal. Tak więc to też pójdzie do złomu. Niektórzy to wytapiają. No ja akurat nie mam możliwości, ani warunków. Mamy 834 gramy złomu, licząc po 90 groszy, 75 groszy za złomik. Zapisujemy, złom trafia do złomu. Teraz to, aluminium odlew. Fajne, tutaj kawałeczki. 86 gram aluminium odlew, teraz na metalowy spół 6,20, 53 grosze za ten aluminium odlew. Zapisujemy, już mamy złoty 28, aluminium trafia do aluminium. No, mosiądu żółtego też się tutaj troszeczkę nazbierało, łącznie z tymi drobinkami. Czy to coś zaważy? Zaważy, jak w aptece. 4 gramy mosiądu żółtego, teraz na metalu jest po 20 zł i 20 groszy, a więc 8 groszy za ten mosiąd żółty. Zapisujemy, już mamy złoty 36 i oczywiście mosiąd trafia do wiaderka z mosiądem żółtym. A teraz co? Ruda na wagę. Oczywiście sporo tej rudej. Zaczniemy sobie od tych grubszych pręcików tutaj. Tyk. Ruda na wadze pięknie tu wygląda. Tego już mamy 16 gramów. O, tu jeszcze jest kawałeczek, cyk. Miedź jest ciężka, to niewielka ilość już coś waży. No i co? Emocje. Pyk. Mamy to. 252 gramy rudej. Teraz miedź mix na metalu jest po 28 zł i 10 groszy. Taka cena, 7 zł i 8 groszy za tą miedziuchę. W sumie mamy 8,44, a więc wielkie dzięki dla sponsora tego odcinka, dla Tofika. Super, dzięki Tobie o tyle się powiększy moja skarbonka. No i co, wrzucamy miedziuchę oczywiście do zielonego wiaderka. Sowa już się cieszy, uhuhu. I co, to sobie tu wrzucimy, bo nam tam gdzieś to wpadnie elegancko. Pyk, pyk. I co, dorzucamy. Jeszcze coś tu dociskamy. Także kopalnia miedzi pełną gębą. No i co, wrzucimy sobie jeszcze to wiadereczko oczywiście na wagę. No a co? 12 kg na pewno jest przekroczone. Jakoś muszę się do tego zabrać. Aż się sowa odwróciła, się za to zawstydziła. Może chciała to popatrzeć. No 13 kg, coraz bliżej. No nic, ale coraz bliżej też no, ubijanie tego i pakowanie gdzieś i dawanie w depozyt. Także super, ja się bardzo cieszę, że w takim tempie teraz ta miedziucha ostatnio przybywa. No i nic, tak to wygląda oczywiście. Jeszcze raz gorące podziękowania dla Tofika. Bo dzięki niemu właśnie ta kopalnia miedzi. Padło trochę miedzi z silnika. Super, wielkie dzięki przyjacielu za paczuchę. No i co? Niemniej nie chcę już nic przeciągać. Standardowo, jak się podobało, zachęcam do łapkowania. Jak się nie podobało, to do łapkowania w dół. Zachęcam do pisania komentarzy, do oglądania reklam, bo to wspiera kanały na YouTubie. I oczywiście do subskrypcji kanału Flaming Recycling, klikając tutaj tego Flaminga. I na poprzednie, myślę, również ciekawe odcinki tutaj i tutaj. I hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś.